Cześć, Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Podpisy były dziś zbierane w kilkunastu polskich miastach. Odzyskajmy niedzielę dla rodzin. Pod takim hasłem przedstawiciele Solidarności zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Niedziela jest takim dniem odpoczynku dla wszystkich nas, więc dlaczego jakaś tam grupa, bardzo duża grupa, myślę też w większości kobiet, w tym czasie zamiast spędzać go z rodziną, z dziećmi, na przyjemnych sprawach, no siedzi często na kasie i po 12 godzin pracuje, więc to jest takie, bym powiedziała, niehumanitarne. Mówi Lidia Dudziak z Wielkopolskiej Solidarności. Kluczowe w ustawie jest słowo ograniczenie, podkreśla Jerzy Smoła z Małopolskiej Solidarności. To jest ograniczenie, a nie zakaz handlu, jak to często bywa teraz przenoszone przez różne media i w rozmowach, że całkowicie chcemy zakazać handlu. Nie. Ustawa zawiera szereg wyjątków. Zakaz dotyczy głównie sklepów wielkopowierzchniowych, tłumaczy Adam Lache z Małopolskiej Solidarności. Osiedlowe piekarnie, kioski z prasą, stacje benzynowe, sklepy na dworcach, w służbie zdrowia. Także są po prostu wyłączenia, właśnie takie, jakie nam po prostu chodziło, żeby nie całkowicie zamknąć na głucho niedzielę, tylko żeby w razie czego społeczność nasza mogła sobie po prostu tych drobnych zakupów akurat w tych sklepach dokonać. I jest to też wsparcie handlu rodzinnego. Podpisy zbierane są na terenie całej Polski. Dziś odbyła się ogólnopolska zbiórka. Towarzyszyła jej akcja informacyjna. Podpisy zbierano m.in. tu na gdyńskim bulwarze, mówi Iwona Osenkowska z gdańskiej Solidarności. Oddźwięk społeczny jest bardzo pozytywny. Bardzo dużo ludzi jednak jest za, wręcz mówią, podpisuje się pod tym dwiema rękoma. Trzeba spędzać też czas z dziećmi, z rodziną, a nie w sklepach. A myślę, że można sobie tak życie uporządkować, że zakupy można w środku tygodnia zrobić. Tym bardziej, że podobne rozwiązania obowiązują już w innych krajach, zwraca uwagę Barbara Napieralska z Wielkopolskiej Solidarności. Jak się spojrzy na handel w krajach Europy Zachodniej, to tam już od dawna jest ograniczenie handlu w niedzielę i nikt już się z tym specjalnie temu nie dziwi. I myślę, że u nas to jest też taki proces ewolucyjny. Niemal całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta obowiązuje w Niemczech i Austrii. Częściowe restrykcje mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg i Węgry. Jak możemy zauważyć, spacerując po ulicach Wiednia czy Berlina, ma to bardzo dobry wpływ, jeśli chodzi o kwestie lokalnych przedsiębiorców. Wyjaśnia ekonomista Jan Grabowski. Pozytywnie na ograniczenie handlu patrzy także część właścicieli sklepów. Zamknięty sklep w niedzielę to wyższe obroty w piątek i w sobotę. W całej sprawie nie bez znaczenia pozostaje także aspekt psychologiczny, zwłaszcza że Polacy pracują najwięcej spośród wszystkich pracowników w Europie, podkreśla psycholog społeczny dr Krystyna Kmiecik-Baran. W Polsce notuje się wśród pracowników na przykład bardzo duży poziom wypalenia zawodowego. No, wynika to właśnie z pracowania, z tym, że z tego faktu, że ta niedziela zamiast być czasem odpoczynku, to jest czasem pracy. Przekłada się to także na relacje z innymi pracownikami, jakość pracy, a przede wszystkim relacje rodzinne. O wolną niedzielę Solidarność walczy już od 2008 roku. My staramy się już o przyjęcie tego projektu od kilku dobrych lat. Do tej pory nie było woli politycznej za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W 2014 roku zebrano 114 tysięcy podpisów, ale projekt koalicja PO-PSL wrzuciła do kosza. Teraz wszystko wskazuje na to, że będzie inaczej, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. W parlamencie dzięki Prawu i Sprawiedliwości, ale myślę także dzięki przedstawicielom niektórych innych ugrupowań, w szczególności być może PSL-u czy klubu Kukiz15, jest dobra atmosfera do tego, żeby dyskutować o ograniczeniu czy o zakazie handlu w niedzielę. Obywatelski projekt ustawy ograniczający handel w niedzielę wspiera Konferencja Episkopatu Polski. Zbiórka podpisów potrwa do końca sierpnia. Aby ustawą zajął się Sejm, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Rusza zbiórka pieniędzy na budowę w Warszawie dwóch pomników ofiar katastrofy smoleńskiej oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Będzie ona prowadzona na terenie całego kraju. Utworzono także specjalne konto. Pomniki mają zostać umiejscowione na krakowskim przedmieściu w bezpośredniej okolicy Pałacu Prezydenckiego.
Społeczny Komitet Budowy Pomników Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Warszawie zawiązał się w kwietniu. Jutro rano, w kolejną miesięcznicę katastrofy, rozpocznie się przed kościołem seminaryjnym na krakowskim przedmieściu publiczna zbiórka pieniędzy na realizację tego projektu. Zbiórka będzie prowadzona w całej Polsce. Podczas comiesięcznych obchodów katastrofy w lipcu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że pomniki na pewno staną w pobliżu prezydenckiego pałacu. Te pomniki powinny stanąć przy krakowskim przedmieściu w Warszawie jako tym naturalnym miejscu, które było miejscem gromadzenia się Polaków tuż po smoleńskiej tragedii. Postawieniu pomników w okolicy Pałacu Prezydenckiego na krakowskim przedmieściu sprzeciwiają się władze Warszawy, a w szczególności stołeczny konserwator zabytków. Twierdzi on, że przestrzeń ta jest już zamknięta i nie ma miejsca na nowe elementy. Ostateczny kształt pomnika zostanie wyłoniony w drodze konkursu skierowanego do określonych artystów i na pewno zadbamy o to, aby pasował do otoczenia, mówił dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Artyści będą komponować pomnik, który będzie pasował do tego rzeczywiście reprezentacyjnego miejsca w Warszawie. Także tutaj nie rozstrzygamy w tej chwili dokładnej lokalizacji, ona będzie się wyłaniać w trakcie prac nad budową pomnika. Ale Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej stoi murem za swą partyjną koleżanką, prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Pomysł budowy pomników na krakowskim przedmieściu nazywa złymi emocjami. Grozi ich przesuwaniem, jeśli Platforma wróci do władzy. Jeżeli miałoby być przeforsowane w ten sposób na zasadzie widzimisię, to nie ulega wątpliwości, że przy nowej rzeczywistości politycznej te pomniki będą przenoszone, zmieniane, czy będą podlegały presji takiego zmienienia ich miejsca. Negowanie konieczności budowy pomników w tym miejscu to przejaw złej woli, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma decyzji, które nie mogłyby ulec zmianie, gdyż zawsze liczyć się powinny racjonalne argumenty. Zupełnie nie godzimy się z tą opinią, że żadne nowe aranżacje czy żadne nowe budowle w tej przestrzeni nie mogą stawać. Krakowskie Przedmieście czy w ogóle zabytkowa przestrzeń centrum Warszawy to jest przecież żywa przestrzeń, która żyje i żyć będzie również w przyszłych latach, więc myślę, że spokojnie można, nie naruszając tej przestrzeni, wkomponować te pomniki, o których mówimy. Może się jednak okazać, że to nie włodarze miasta będą mieli ostatnie słowo, jeśli chodzi o umiejscowienie pomników. Stołeczny konserwator zabytków opiekuje się bowiem krakowskim przedmieściem w Warszawie na podstawie porozumienia z 2005 roku, zawartego pomiędzy mazowieckim wojewodą a ratuszem. Porozumienia, które może zostać zerwane. Oznaczałoby to, że kluczowe decyzje w kwestii umiejscowienia pomników podejmowałby generalny konserwator zabytków, czyli wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. W Krakowie odbyły się dziś regionalne uroczystości związane z 97. rocznicą powstania policji. Przed oficjalnymi obchodami w intencji policjantów sprawowana była msza święta. Dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu wypełnił się dziś funkcjonariuszami w mundurach galowych. W trakcie uroczystości policjanci otrzymali odznaczenie oraz awanse na wyższe stopnie. Zastępca komendanta komisariatu policji. Uroczystość była też okazją do podziękowań za służbę małopolskich policjantów podczas Światowych Dni Młodzieży. Wyrazy najwyższego uznania złożył funkcjonariuszom wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Ten sukces wasz, sukces służb mundurowych, to jest sukces polskiego państwa. Policjantom podziękował także wojewoda małopolski Józef Pilch. Wy spisaliście się znakomicie. Daliście z siebie wszystko. Swoim podwładnym za służbę dziękował również komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Chylę przed wami czoła. Za tą służbę, za to zaangażowanie, za ten trud, za tą mądrość i odpowiedzialność. Dla policjantów najważniejsza wydaje się być jednak wdzięczność zwykłych obywateli i pielgrzymów.
Mogę powiedzieć, że mamy powody do dumy, bo takiej ilości, takich różnego rodzaju podziękowań jeszcze nie otrzymywaliśmy od zwykłych ludzi, którzy przychodzą, dziękują, wysyłają maile, listy, a nawet przynoszą przez siebie upieczone ciasto. Policjanci w trakcie Światowych Dni Młodzieży ściśle współpracowali ze służbami innych państw oraz reagowali na wszelkie informacje o zagrożeniu. Służby kryminalne pracowały 24 godziny na dobę tutaj w Krakowie. W nocy przed główną mszą świętą w Brzegach zatrzymano i wydalono z Polski obywatela Austrii, który był związany ze skrajnymi islamistami. Wcześniej w Łodzi zatrzymano obywatela Iraku, który zachowywał się podejrzanie. Znaleziono przy nim śladowe ilości materiałów wybuchowych. Komendant główny policji przyznaje, że było jeszcze kilka sytuacji, które budziły obawy i wymagały interwencji służb. Nie zdradza jednak szczegółów. Kiedy trzeba było, skorzystaliśmy z możliwości właśnie tej nowej ustawy antyterrorystycznej, która mówi, że w przypadku powstania nawet obaw o to, że osoba może mieć zamiary terrorystyczne, może zostać wydalona z naszego kraju. I tak też się stało. Doświadczenia ze Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wykorzystać w przyszłości. Resort chce, by policja była bliżej społeczeństwa. Tylko w taki sposób, kiedy policja jest blisko ludzi, można osiągać właściwe rezultaty w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym trwają prace m.in. nad wdrożeniem krajowej mapy zagrożeń oraz programem dzielnicowy Bliżej Nas. W całej Polsce ma pojawić się więcej patroli. Przywrócone zostaną także zlikwidowane komisariaty. Rosja i Turcja otwierają nowy rozdział we wzajemnych relacjach. Po 9 miesiącach kryzysu dyplomatycznego prezydenci obu krajów spotkali się na wspólnych rozmowach. Rosja i Turcja deklarują powrót do relacji sprzed kryzysu dyplomatycznego, gdyż jest to dla nich korzystne strategicznie. To pierwsze spotkanie prezydentów tych krajów od kryzysu po zestrzeleniu w listopadzie zeszłego roku przez lotnictwo Turcji rosyjskiego bombowca nad granicą turecko-syryjską. Pana wizyta, do której dochodzi mimo bardzo skomplikowanej wewnętrznej sytuacji politycznej w Turcji, świadczy o tym, że wszyscy chcemy wznowić dialog i stosunki. Rozpoczyna się zupełnie nowy okres w relacjach na linii Ankara-Moskwa. Politolog Piotr Siekański wskazuje, że okoliczności polityczne zmusiły prezydenta Turcji do tej wizyty. Jego partnerzy na Zachodzie, Stany Zjednoczone, Europa, nie są zadowolone z czystek, które przeprowadza po nieudanym puczu, zamachu na jego władzę. Musi szukać sprzymierzeńców w innym miejscu. Prezydent Turcji na pewno wykorzysta spotkanie z Putinem, aby wzmocnić swoją pozycję nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej, ocenia profesor Tadeusz Marczak. Po pierwsze, wobec Stanów Zjednoczonych, a po drugie wobec Unii Europejskiej, z którą toczy już od wielu miesięcy rokowania na temat kwestii uchodźców, zniesienia wiz dla Turków i przede wszystkim pomocy finansowej. Ze spotkania prezydentów Turcji i Rosji cieszy się niemiecka dyplomacja. Berlin jest pewien, że bliższe partnerstwo tych państw nie osłabi NATO, którego Turcja jest znaczącym członkiem. Rozmowom turecko-rosyjskim przygląda się także Polska, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji na świecie, mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. To jest bardzo ważne do tego, żeby przeprowadzić istotne analizy. Takie spotkania nie są bez znaczenia, należy rzeczywiście odnotować i dobrze zrelacjonować. Turecka prasa poinformowała dziś, że spotkanie Putina i Erdogana było poprzedzone tajnymi rozmowami w Uzbekistanie. Uczestniczyli w nich prezydent tego kraju, który jest zaprzyjaźniony z najbliższym doradcą Putina, oraz znany turecki biznesmen. Rosja nie zapomina także o współpracy z azjatyckimi partnerami. Prezydenci Rosji, Iranu i Azerbejdżanu planują wspólne, regularne spotkania. Kraje te zapowiadają bliską współpracę gospodarczą, zwalczanie zorganizowanej przestępczości i współpracę na rzecz uregulowania lokalnych konfliktów. Współpraca zarówno między Rosją a Iranem, Rosją a Azerbejdżanem, co jest oczywiste, to w końcu państwa byłego Związku Sowieckiego, jak i Azerbejdżanem i Iranem nie jest niczym nowym. Więzy azersko-irańskie są bardzo silne w Iranie. Istnieje nawet prowincja Azerbejdżan, mieszka znaczący odsetek Azerów. Znaczna część z nich posługuje się swoim własnym językiem. Mówi Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczypospolitej w Afganistanie. Z kolei politolog profesor Julian Winnicki wskazuje. Federacja Rosyjska buduje komponent obronno
taktyczny w obrębie państw islamskich na tak zwanym miękkim podbrzuszu Rosji. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze element irański. Iran, tradycyjnie skonfliktowany z cywilizacją zachodnią, stanowi potężną siłę i jest państwem muzułmańskim, które to państwo muzułmańskie w tym komponencie właśnie Turcja, Azerbejdżan, Rosja stanowi jakieś zapewnienie dominacji rosyjskiej. Prezydent Władimir Putin potwierdził gotowość swojego kraju do współpracy z Iranem i Azerbejdżanem w realizacji projektów wydobycia ropy naftowej i gazu na Morzu Kaspijskim. Byli ministrowie i szefowie wywiadu z Partii Republikańskiej ostrzegają przed Donaldem Trumpem. Ich zdaniem byłby on niebezpieczny jako głowa państwa. Grupa 50 republikańskich polityków specjalizujących się w sprawach bezpieczeństwa podpisała się pod listem otwartym, w którym ostrzega, że Trump byłby niebezpieczny jako prezydent. Jeśli by nim został, naraziłby na szwank bezpieczeństwo i pomyślność Stanów Zjednoczonych. Byli ministrowie i szefowie wywiadu z Partii Republikańskiej uważają, że Donald Trump nie nadaje się na prezydenta, gdyż nie ma odpowiedniego charakteru ani doświadczenia do pełnienia tego urzędu. Jak można ocenić napisanie takiego listu w trakcie kampanii i szybko zbliżających się wyborów? Jest to niespójność, która jest bardzo niekorzystna dla kandydata republikanów. Mamy do czynienia z wyraźną walką frakcyjną w ramach tego ugrupowania. Beneficjentką tej sytuacji oczywiście będzie Hillary Clinton. Wskazuje politolog dr Aleksander Kozicki. Zdaniem eksperta ani ewentualna wygrana Donalda Trumpa, ani Hillary Clinton nie zaburzy ładu systemowego w Stanach Zjednoczonych. Trump jako demagog głosi poglądy liberalne gospodarczo i nieco bardziej konserwatywne w kwestiach obyczajowych. Natomiast nie jest to kandydat, który byłby kandydatem antysystemowym. Jest to pewien pozór, który jest eksponowany w mediach. Politolog Tomasz Browarny wskazuje na pewną grę przedwyborczą, w której Donald Trump próbuje się przedstawiać jako osoba bezkompromisowa. Natomiast jeśli prześledzimy jego karierę polityczną i jego działalność publiczną, no to tutaj widać, że ten realne działania były wręcz, tak powiem, odwrotne niż ten jego wizerunek. On przez dłuższy czas był związany z Partią Demokratyczną, nawet wspierał demokratycznych polityków, kandydatów na prezydenta. W wielu kwestiach zmieniał zdanie wielokrotnie. Warto pamiętać, że Stany Zjednoczone to państwo, gdzie administracja rządowa realizuje prymat gospodarki nad polityką. Oznacza to, że państwo reprezentuje interesy szeroko rozumianego świata biznesu i to jest kierunek obowiązujący za oceanem od 200 lat. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Magdalena Rząd, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W nocy od 10 stopni na północnym zachodzie do 15 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jutro deszcz na wschodzie, w centrum i na południu. Na pozostałym obszarze pochmurno. Od 15 stopni w Warszawie i Kielcach do 25 w Rzeszowie. Wiatr umiarkowany z zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1019 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na kolejne dni. W czwartek deszcz na południowym wschodzie i na wybrzeżu, na pozostałym obszarze pogodnie. Przeważnie około 18-19 stopni, chłodniej na Pomorzu Zachodnim 17. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. W piątek na wschodzie i południu pogodnie, na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami deszczu. Od 15-17 stopni na zachodzie i Pomorzu do 20-23 na wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.